Co my tu mamy? Mamy dość pełno demonów, a przez dość pełno mam na myśli praktycznie pełen stok. Aż dziwne. Nie myślałem, że mam tego aż tyle. Mamy ogólnie wygrindowane rzeczy. Nawet nie wiecie, jak fajnie farmi się w tej grze pieniądze. Spoiler, nie. Ani kurwa trochę. Jedyne co, to mogę tutaj jeszcze skorzystać co najwyżej, ale pewnie z tych relikwii cholera się znajdzie tak naprawdę. Jedyne co mnie tu może uratować, to jakbym Mitamę jakoś znalazł. Wiem doskonale, że będę potrzebował jeszcze pieniędzy, więc... Póki jeszcze jestem tutaj, to mogę skorzystać. Myślicie pieniądze, bo nie mam ich. Nie, żarty żartami, ale pieniądze w SMT5 to jest kompletna tragedia. Zwłaszcza jeżeli chce się w kompendium do końca maksować. Bo bez maksowania kompendium to jeszcze jakoś to ujdzie. Ale zmaksowanie kompendium to jest kompletna masakra. Człowieka na nic nie stać, bo wszystko demony zjadają. To jest bezpo. Dajcie mi całą kasę, jaką posiadacie. Nie proszę o wiele, tylko o całą kasę. To jest MLF. W tym wypadku cała kasa okazała się absolutnym niczym. O, well. Powiem tak, mam dość na chwilę obecną farmienia kasy jako taką, więc tyle, ile teraz mam na razie, będzie musiało mi wystarczyć. Z rzeczy, które wydarzyły się między ostatnimi streamami. Tak, znalazłem 200 mimanów i mam kurwa dość szukania ich. Nie chcę tego powtarzać po raz kolejny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że część z nich była jakoś tak strasznie dziwnie poukrywana. Ale mam je wszystkie. Kryształy chwały i balmy już jako tako zużyłem, tak żeby nie było wątpliwości. Cześć, Wiczorla. Z rzeczy innych, które w międzyczasie się wydarzyły w World of Shadows, wezmę, zajdę, pokażę od razu. Tak, żeby nie było żadnych niedomówień, nic takiego. Uzupełniłem nieco kompendium. A przez nieco mam na myśli, że jeżeli coś miało poziom mój albo niższy, to mam to w kompendium jako tako. W dużym skrócie uzupełniłem na tyle, na ile to było możliwe bez grindowania poziomów, bo poziomów nie chciałem grindować. Dlatego specjalne fuzje też porobiłem, te, które mogłem. Także tyle, ile mogłem, to zrobiłem bez grindowania. A nie będę kłamał, grindować mi się kompletnie nie chce, bo w tej chwili najlepszym źródłem... Znaczy, nie oszukujmy się. Jeżeli jesteśmy w tym momencie gry, w którym jesteśmy w tej chwili, to są dwa sensowne sposoby na farmienie poziomów. Pierwszym to jest obskakiwanie dosłownie każdej czarnej mitamy, jaka tylko istnieje, i zbieranie z nich gospeli. A drugim jest szukanie każdego punktu i walczenie każdej walki w ostatnim sektorze, tylko po to, żeby też znajdywać czarne mitamy, które dadzą nam gospela. Niczego lepszego się nie wymyśli. Jeżeli chodzi o Miracle, to trochę sobie powykupywałem tych zamagasuchi, bo tak naprawdę nie miałem za bardzo już wiele innych rzeczy do kupienia. Z cudów doktryn mamy wykupione wszystkie. Z cudów przebudzenia mamy wszystkie, które nie są prayerami, empowering cheerami. Z cudów kosmosu mamy Physical Mastery 5 i Almighty Mastery 5, czyli tak naprawdę to, z czego mój protagonista jako tak korzysta. I teraz moim problemem będzie zdecydowanie się, co właściwie chcę zrobić.
Problem jest tego typu, że no, nie ukrywam, za cholerę nie chce mi się po prostu grindować w tej chwili poziomów w jakiś dziwaczny sposób. Gospeli mam 8, czyli teoretycznie mógłbym wbić 83 poziom maksymalnie w tej chwili. Jeżeli chciałbym z nich skorzystać, plus jakieś tam kryształy chwały, nie kryształy chwały. Bo kwestia jest tego typu, że jeżeli chcemy iść dalej z fabułą, to nic nie stoi nam na przeszkodzie i nie powinniśmy być jakoś strasznie w dupie, jeżeli chodzi o poziomy. Jeżeli natomiast chcielibyśmy zrobić true ending, to musielibyśmy wbić przynajmniej 80 poziom. Teoretycznie mogę to zrobić. Wymaga to ode mnie tylko 8 gospeli. Znaczy właśnie 80 to wymaga tylko 5 gospeli. Ale naprawdę nie jestem przekonany, czy moje obecne party by się nadawało na to, co jest potrzebne do true endingu. A żeby cokolwiek sensownego sfuzjować, raczej musiałbym mieć tego. Raczej musiałbym mieć dużo więcej magii niż mam obecnie. Bo z mojego obecnego party, tak na upartego, mógłbym Skadi pewnie podbić, bo ona ma buffu Barion. Mógłbym z Ariocha korzystać, bo on też ma buffu Barion i się będzie uczył Haraj z Pleromy. No. I jeszcze trzeciego demona, pewnie jakiegoś od leczenia buffów czy czegoś, to pewnie któryś z dwójki Noren czy Lakshmi mógłbym zaciągnąć. Czyli powiem tak, jakby się uprzeć, to mogę. Niezaprzeczalnie mogę. Pytanie jest takie, czy nienawidzę samego siebie aż do tego stopnia, żeby to robić? Najgorsze jest to, że odpowiedzią pewnie będzie tak. Zrobię to w ten sposób. Zrobię sobie drugi oddzielny zapis. Na tym konkretnym zapisie, na którym jestem, spróbuję zrobić to, co właśnie przed chwilą powiedziałem. Czyli powiedzmy, pójdę sobie do mity. Bo generalnie gospele i jak to cholera coś nazywa? I grimoire dają dokładnie tyle expa, ile potrzeba, żeby wbić następny poziom bez automatycznego wbijania tego poziomu, tak? Więc. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. No, także mógłbym w tej chwili tak w dużej mierze. Masz piękne resisty, holy fuck. Po prostu bardzo intensywnie się zgospelować, zgrimoirować party, z czego Ariocha nie mogę, bo ma ten sam poziom co my. Jeżeli wbiję teraz ten 83 poziom, czy który tam jest, to najpierw muszę trafić ewidentnie. To wydaje mi się, że pokonanie ranie powinno też stanowić się jakiegoś wielkiego problemu. Przy czym wydaje mi się, że 83 i w tych rejonach może być też, powiedzmy, odrobinę wysokim poziomem jak na endgame, przez co przechodzenie endgame'u może być takie, nie powiem, że serowate, ale czułbym się odrobinę źle przechodząc endgame poprzez gospela, tak? Nie chciałem dawać tego Alice, z drugiej strony Alice też nie jest. Alice jest o tyle specyficznym demonem, że pewnie gdybym chciał zrobić z niej silnego demona, który używa Mugo, to jak najbardziej by się dało to zrobić, ale nie jestem pewien, czy ja chcę to zrobić. A więc jeżeli chodzi o takie opcje stricte pod Darkness, to Alice będzie naprawdę silną opcją przez to, że ona naturalnie ma bardzo wysoką statystykę magii. Ma buffu Barion, ma Kamajon, ci się nie przyda, więc możesz sobie zamienić. Generalnie akurat to jest jedna z tych rzeczy, które lubię w SMT5, że
Nie ma raczej sytuacji, w której jakiegoś demona się nie opłaca używać, bo dajmy na to ma za niski poziom, tak? No jeżeli mamy wystarczająco dużo grimoire'ów, to jesteśmy w stanie używać nawet początkowych pixii. Poprzez esencję fuzji... tak, esencję fuzji, dobrze. Fuzji esencji możemy też dawać skille, tak jakbyśmy chcieli, więc jedyne co pozostaje to to, że wczesnogrowe demony mają tak naprawdę słabe resisty, tak, w porównaniu do tych endgame'owych. No porównajcie sobie takiego Ariocha, który ma 2 resisty i jednego reflecta, do demonów z early game'ów, które będą miały jedną albo dwie słabości i może jednego resista. Nie no, resisty zazwyczaj na coś mają, ale immunity zazwyczaj już z kolei nie, tak. Dobra, jeszcze 5 gospeli, czyli jeszcze w sumie trochę więcej walk niestety, bo skali będzie potrzebowała. Plus poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale po pierwsze będę potrzebował jeszcze przynajmniej jednego Aviana. Aviana albo Raptora. Po drugie będę potrzebował tego Zanbarian na czymś. Raczej. Znaczy, z góry mówię, jeżeli walka z siwą nie będzie mi szła za cholerę, to absolutnie się nie nastawiam na to, że będę tam bardzo... Zandain. Blisko wystarczająco, ale nie do końca. Ten Bunbus jest... On tutaj jest fajny z jednej strony, z drugiej strony... Wiecie co? Ja chyba to po prostu tak zrobię. Żeby to był Zanbarian, ale byłbym szczęśliwy. Zanbarian albo Mudobarian. No to akurat dobrze się składa, bo chyba ten... jeżeli mi się nic nie jebło, to Skadi miała Mudobarian. I nie wiem, czy Ariach też nie miał? Nie, Ariach miał tylko Wufobarian. Ty masz Mudobarian. To jedyne, co trzeba będzie zrobić, to pewnie pobawić się odrobinę w Affinity. Ale to też nie jest nic strasznego. Chodź tu. Najgorsze jest to, że po tych wszystkich fuzjach, nie fuzjach, które robiłem, tak naprawdę zostało mi tak mało kasy, że jeżeli będę chciał jakiegoś Aviana czy Raptora, to będę musiał raczej niskopoziomowe szajsy tam stukać. Fire Explorama na pewno się przyda. Wezwal makarafen. Da. Jeszcze 3 gospele i 9 grimoire'ów. Będę się też pewnie zastanawiał, czy Lakshmi czegoś nie dać takiego bardziej, powiedzmy, ofensywnego. Ale to jeszcze nie ta chwila. Przy okazji wydaje mi się, że jak tak teraz podbiję sobie poziomy, to walka z Rapo powinna też pójść znacznie lepiej. Ale to się jeszcze okaże. Dobra. Plusik. Miałem już esencję z Kadi. High Ace. Akurat na niej! Him before, no to co, chyba trzeba jej dać jakieś 50 rzeczy na Affinity i tego. I buffu Barion, co? Najgorsze jest to, że to sam nie jest aż taki buffy bonus, jak już mi. A wiecie, co jest jeszcze lepsze? Przez to, że ja tak wbijam poziomy, czysto teoretycznie mój stopień wypełnienia kompendium na chwilę obecną znacząco zmalał, bo jest od zajobu demonów, które są między 75 a tym 83. O Jezus, znowu lizem gospela, to mało. Tylko spore części z nich nie możemy fuzjować, bo po prostu nasze demony są na zbyt niskim poziomie.
Dobra, to będzie ostatnia walka dla protagonisty i potem jeszcze 3 dla Skali. Plus do siły. Critical Gem. Co ja bym bez niego zrobił? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, po grymuarze. Potem jeszcze tylko 2 dla Skali, więc jakoś to będzie. Jezu, Skali ma strasznie mało HP, jak tak patrzę na nią. W ogóle nie pamiętam teraz tak dokładnie jako taką strategię, jeżeli chodzi o Shivę, czy ten awian, którego się puszcza, czy on ma za zadanie przeżyć turę, czy on nie musi przeżyć turę. Kontynuuj, Skadi, kontynuuj. Tak, a chyba naprawdę bardzo mocno mi sugeruje, żebym jednak poszedł się bić z tym Shivą, jak tak patrzę na to, co dostaje. Znaczy ja wciąż się domyślam, że 83 poziom to nie jest optymalny poziom na to. Ale jednocześnie to jest rzecz, która strasznie mnie denerwuje w SMT5, że gra, jeżeli gracz chce za pierwszym podejściem zrobić true ending, wiem, że można sobie przenieść ukończenie z questów na NG+, i zgaduję, że takie było zamierzenie, tak? Pamiętam też, że mieliśmy na ten temat rozmowę jako tako. Ale jeżeli gracz chce, powiedzmy, ten zrobić to wszystko przy pierwszym przejściu, to gracz nie ma gdzie palić nawet tych poziomów. To jest najgorsze. Zresztą nawet na tego Ragupiego. No bo co? Dajmy na to, chce się pobić się z konsula, który ma 80, który miał 2 czy 6, bo nie pamiętam już. Zaraz się przekonamy zresztą. Tylko do niego wrócę. Na pewno powyżej 80 miał, tyle pamiętam, tak na 100%. I tak naprawdę demonem o najwyższym poziomie jest w tej chwili Rangda na 72. Za pokonanie Klej dostawałem jakieś 7000 expa, 7500 expa. Więc zakładałem, że nie chcemy biegać sobie po mitamy albo kupywać DLC do farmienia. No to wygrindowanie tego net 80 poziomu będzie trwało w wieki. Nie no, ale słuchajcie. Jestem pewien, tak na 100% pewien, że tym razem pójdzie lepiej. I nie, proszę się nie przejmować tym, że wciąż ma słabość na Gina Hamę. Na pewno nie skończy tak samo jak ostatnio, prawda? Nie zmanszotuje mnie za pomocą Ajidain Hamaonu, prawda? Behold! Behold, to jest Sokoli Dziób. Nie wiem, nie mogę tego na to patrzeć inaczej niż na rybę. Dla mnie to jest rybia głowa. I chuj. Wzywa pomoc. Lmao. Lmao. Pierwsza raz, to miał poziom 72. No to akurat jesteśmy, tak powiedzmy, na nieco rozsądniejszym poziomie. No dobra, jaki mamy plan w takim razie? Poza tym, że chcemy umrzeć. Mam wrażenie, że omaga taki critical byłoby niegłupim pomysłem, ale jednocześnie szkoda ta chłopczowa w tej turze. Więc zróbmy na razie tak po prostu. Dobra. Na niego powinno być chyba, ale on dobrze działać i działa całkiem dobrze. Czy mam debilitate? Chyba nie. Tak. To oznacza, że będę musiał Laser Candy intensywnie używać. A?
Jestem pewien, że tego nie pożałuję, prawda? Nie może być tak źle, prawda? Prawda? Dobra, zaczyna się dobrze. Ma sekundę już trochę mniej. Zjada nie zabolało. Megido... Au. Megido Awon. Tak zwany. Dobra, wracaj tu no, w takim razie. Nie, jakoś trzeba sobie radzić. Nie pamiętam, bo Fubariony trochę zadają, ale jednocześnie mam wrażenie, że ode mnie za mało zadają. Dobra, muszę się wyleczyć. Nie mogę aż tak bardzo dopić jak do tej pory. Dobra. To mnie tylko leczy i ten napoje leczy wszystkich. Jeżeli nic się nie spierdoli, to w następnej turze powinienem mu z tego... Powinienem mu służyć Maga Tokityta. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, Redis, czyli nam pewnie zaraz padnie. Oho. No i dolon. A nie, Adidas spodobało. Aczkolwiek umarłbym pewnie od tego Adidas, więc... Wszystko jest w jak najlepszym porządku. No dobra. Let's fucking go. To ma lekukatę, to będzie irytujące, ale... Właśnie nie pamiętam teraz, czy... Wiecie co, nie stracę. Daję radę. Nie byłem pewien właśnie, tak szczerze mówiąc. Dobra, Mediarama. Jeszcze jeden Aftenfest. Jeszcze jedno Buffubarion. Jeszcze jedno ma Buffubarion. Zróbmy tę rundę. Ale protagonista zaraz zejdzie na Hamon, a ja na zawał. Aha, mała funda. Ojej. Resected Spaw. Co z tym zrobić? To mogło nie być optymalne. Nie ukrywam. Spudłowałem. Spudłowałem. Naprawdę. Chuje. Przysięgam, te losowe misy są tak wkurwiające. Dobra, Mudon jest akurat dobrą rzeczą. Zjadanie spójową rzeczą. Heliopolis to na szczęście nam niewiele zrobiło, bo byliśmy pokryci tą powłoką jego. Czy mam jeszcze jakiegoś demona? Od Laster Candy. Mam 4 demony od Laster Candy, okej? Okay? Aryfa widać się mana skończy, to mnie trochę niepokoi. Czy dam radę jego zabić? Raczej nie. I chyba nie chcę sprawdzać na wyższy rząd. Cześć, Syro. To akurat było zgodne z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę, że to 30 poziomów różnicy. No dobra.
Czy mam coś jeszcze, co potencjalnie tej dobrze wydała? Baski? Kolejne buffu! Jak ja to robię? Przedłużę mu tę rundę w sumie, tak na wszelki wypadek. Niestety nie mam już na buffu Barion. A zwykle buffu Barion, może powiedzieć. Ale szkoda ci. Sami też mam wrażenie, że lepiej było to zejść protagonistą. Pomyślunek nie jest dzisiaj moją mocną stroną, że się tak wyrażę. Dobra. Został sam Ra, więc nie jest źle. Żartowałem, jest źle. Ah, fucking hell, powinienem się tego spodziewać. Tak to be fair. Nie, serio, powinienem się tego absolutnie spodziewać. W każdym razie. Na pewno powinienem zmienić esencję, to po pierwsze. A po drugie powinienem użyć trochę sutry, mam wrażenie. Tylko pytanie, czy mam ich na tyle dużo. Aj, sutry mam 14 niby. Boże, tak, okiem dałem. 8, 9. Ciekawe, że nie można dawać się demonom, które ten, które... aż tak z ciekawości. Nie, zastanawiam się, czy to wynika z tego, że inne, że moje demony po prostu nie mają skilli tego typu, czy... z ich konkretnego affinity, że nie da się, powiedzmy, z zerowego affinity skoczyć na wyższe. Bo też chyba żaden demon u mnie nie będzie miał żadnego... Musiałbym sprawdzić jakiegoś demona... O, na przykład jakbym wziął Dark Sutra, czy Arahabakią może. Nie, czyli po prostu nie można zerówek na wyższe. Bo Mudon ma jako tego. No dobra. A to jeżeli chodzi o Ice Suty, to będzie wsio. Tylko jeszcze bym wtedy wziął Healing Suty dla niej. I Aiding Suty też. A i to chyba w miarę sądnie powinno być wsio. No, od biedy mogę jeszcze tak zrobić. Biorąc pod uwagę, że z Norn i tak korzystam jako z zapasowego supporta, że tak to ujmę. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, której nie chciałem do końca robić, ale niech już wam będzie. Nie kompendium, tylko Essence Fusion. I teraz, która to esencja była taka idiotycznie dobra? Twoja? Twoja. Chyba, że mam jakąś inną, która ma... Kamal też ma całkiem spoko w sumie. W ogóle nie chodzi mi o to, żeby nulowała przynajmniej jeden z żywiołów Agi i Hame. O, albo to. Tron akurat jest, powiedzmy, o tyle lepszy, że z niego nie będę specjalnie chciał skilli, tak? A Midas jest taką esencją, która... Wydaje mi się, że jest większa szansa, że po prostu mógłbym chcieć z niej potem skorzystać, tak? Jeżeli chodzi o same skille. I przez to nie chciałbym jej tracić. A to on jest taki, do zużycia. No to co, powtóreczka. Temat na pewno pójdzie lepiej, prawda? Prawda? Mam dużo wyższe affinity.
Nic nie może pójść nie tak. Jestem tak przygotowany na tę walkę, jak tylko mogę być. Ha, ha, ha. A, tak, 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 musimy walczyć w końcu. Come on. Pretty scary. Tym razem już nie scary. Przynajmniej i wobec mnie. Tak, ona tego nie chce, bla, 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 bla. Bla, 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 zakładam lepiej głowę Rafa Dachtiego. Jestem OP kartą z Yu-Gi-Oh! Hold up! Hold the fuck up! Nie ukrywam, fakt, że Skadi umarła na jednego Megdeleona od demona, który jest na niższym poziomie niż ona, jest dla mnie bardzo niepokojący. No nic, trzeba ją wrócić. Dlatego też nie chcę używać Laser Candy jeszcze w tej chwili. Ej, chuj mi był, panie chodzi ta runda. Zwłaszcza, że jestem bez buffu w tej chwili. Au. Kurwo. No dobra. Czas myśleć co robić. Ja bym sam szedł zawsze dobrym otwieraczem, bo nie tracę praktycznie nic używając go, tak? To są darmowe obrażenia efektywnie. Biorąc pod uwagę, że daje mi gwarantowanego krycia, to dosłownie nie widzę powodu, dla którego miałbym go nie używać. Oczywiście pomijam opcje typu możesz nie trafić, bo jeżeli zakładam, że nie trafi, to mogę już od niedobrze nie walczyć. Au. No dobra, nieźle. To oznacza, że to jest to, dawka i mogę mu przypierdolić. Are you ready for a miracle? To trochę zadaje. Nie mogę grać specjalnie dużo, ale trochę na pewno. O, 1000 to już takie ładne seryjne obrażenie, zwłaszcza jak na to, że nie ma debuffów dodanych. Zróbmy tak może. Solidne obrażenia. Weszło we wszystkich, tylko nie w ra. Bardzo dobrze. Nie aprobuję takiego sposobu myślenia. Kurwa, te demony. Jakoś ten Leviathan właściwie jest 89. Czemu spele w tej grze tyle kosztują? Mogłyby by kosztować mniej. Dobra, nie trafił, to jest duży plus. To nie jest duży plus. Kurwo! Tak, tak, tak. Ścieżka Messy Tefa. Ta runda jeszcze będzie trwać. Kolejna ścieżka Messy Tefa. Pozbyliśmy się jednej łajcy. Wyleczmy się, co ja się będę.
No niestety jest żadne manę, więc nie jest to optymalne, ale biorąc pod uwagę jaką mamy alternatywę, to zdecydowanie ścieżka Masek Tefa jest dobrą opcją. Trochę many mi zeżre. No bo Fubariony jeszcze mam, więc nieźle. Cześć, Tate. Ty się broń. Nie wiem, czy to mi cokolwiek da, ale... Bong. Będę się bronił, by the way. Bronił się będę. Chciałbym przypomnieć, że mam plus 2 obrony. On ma minus 2 ataku. Jeszcze. I że... mój demon miał wyższy poziom. I wciąż umarła na hita. Czy to wystarczy, żeby powiedzieć, jak bardzo ciekawą i interesującą umiejętnością jest Heliopolidą? Ta runda. Znaczy ja wiem, że chodzi o to, żeby zaatakować, pokryć się tą powłoką. Kurwa, ty znowu ich przywołujesz. Co ta głupia Wajta miała? Bo w tej chwili nie pamiętam. Zaraz się przekonamy. Dobra, przypomnij mnie, co ty masz? Ty masz Mahamon albo Megidolaon. Jeżeli to jest Megidolaon, to chuj tej grze w dupę, I guess. Jeżeli to jest Mahamon, to... I tak nie wiem, czy nie potrzebuję tego... bloka na to. Bo Skadi i Yario trochę za dużo oberwą. Mówię, jeżeli to będzie Megidolaon, to to jest na zasadzie i tak wiele więcej zrobić nie mogłem. Kurwa. Dzięki Bogu, że mamy tą umiejętność, która sprawia, że jeżeli chociaż znulujemy atak po Magasuki krycie, to z automatu Magasuki się kończy jako tako. To... To mnie w tej chwili trochę uratowało, nie będę kłamał. Arioch trochę kiepsko stoi z maną, ale spróbujemy to na Amitosu. I dorzuci jabłko. 850 HP. Sam raz, żeby umrzeć na hita od czegoś. Jeżeli dobrze pójdzie, to Ra powinien paść w następnej turze. Podkreślam słowo pominie w tej chwili. Zobaczymy jak to wyjdzie. Lmao. On tak serio z tym sidewoolem. Au. Dobra, Masaktyw Spaw to akurat nie jest nic złego. Masukunda jest nieco gorsza. Zjodań Lmao. Tak, atak to poważnie, prawda?
Nie mogę. Na szczęście wystarczy pokonanie samego tego, samego Ra. whatever. O, ma bufula. O, retaliate. O, light block, fist block akurat mógłby być. Chyba Hammer Barrier może się przydać. To zamiast czego? A, fajnie, tej karacji, ja się będę. Co się stało z twoją debią głową, kolego? Ej, to on chciał walczyć, nie ja. Teraz możemy go wreszcie powstrzymać. Faraon staje się bogiem poprzez... połączenie się z Bogiem Słońca, a katalizatorem tego jest śmieć poprzedniego króla. Czy możesz, nie, Konsu? Czy my dopiero nie wybiliśmy go z tej rybiej głowy? Czy możemy to zdenajować jakoś? Ale najwyraźniej możemy, wystarczy go nie zabijać. Czy chcemy uratować Miazę od jej niesłusznej śmierci? Stop him! Na szczęście sama Miazę też nie chce, żeby konsumował. Tak to jest, jak bogowie chcą się wtrącać w życie innych. Bez kompletnego pomyślunku. Boże, to jest błotawy na pierwszym planie, tak okropnie wygląda. Ojej, to prawie urocze. Jesteś mi naprawdę dłużny, jeżeli będę potrzebował twojej pomocy, to wezwać się przez fuzję. Okej. Okay. I teoretycznie w ten sposób odblokowujemy fuzję chyba obura, jeżeli nie pamięć nie myli. Good life. Szkoda, że nie debilitate. Debilitate by się przydał. Good fire. Może być, zwłaszcza, że nie masz go domyślnie. Odblokowałem Deity Consul i Deity Consula. No dobra, teoretycznie jeżeli mnie pamięć nie myli, aczkolwiek moja pamięć jest bardzo zawodna, więc mogę pierdolić od rzeczy, to powinien być ostatni sidequest, który jest wymagany poza superbossem do zabijania w endingu. Tylko tak, czy ja mam awiany albo raptory? Nie mam awianów ani raptorów, prawda? Ha, ha, ha. I co ja teraz z tobą zrobię? Pójdę do katedry i zobaczę, co mogę sfuzjować za moje 80 tysięcy maki. Nic. Spoiler, nic. A tak, mogę sfuzjować konsu. Konsula pewnie będzie ze zwykłego konsu. A właśnie, mogę Odyna sfuzjować. Odyna, Huang Longa. Konsul jest na 62, by the way. Maga Czernoboga i Zedę Janowisa. Z ciekawych rzeczy ma Karnak, czyli efektywnie Brave Blade na wszystkich. Nie uczy się debilitate'a. Konsula niestety zobaczyć nie możemy. Aczkolwiek teoretycznie moglibyśmy go sfuzjować już. Jeżeli chodzi natomiast o demony, które tutaj możemy sfuzjować, no to pojawiło się już parę nowych opcji. W tym chociażby Alilat. Alilat z tego co pamiętam jest całkiem w porządku. Takim demonem supportowym, ale też mi jakoś specjalnie nie zależy mi na tym, żeby je jakoś teraz fuzjować, tak powiem. Na czym mi zależy, to żeby mieć jakiegoś Avian Raptor, to było bodaj, jeżeli mnie pamięć nie myli. Avian Garuda,
Najtańsza opcja, która pozwoli mi sfuzjować Gerudę. Nie, ironicznie rozważam wyrzucenie tego Fiona Makuma. Ale to jest na razie w kwestii czystych rozważań. Zwłaszcza, że Fion jako tako... Kurde, ten Nullize, gdyby mógł przekazać Ale nie może. Zwłaszcza, że jego i tak jako tako możemy sfuzjować się po tym, tak? Co na pewno trochę ułatwia sprawy. Zresztą też kwestia jest tego typu, że Garuda jest potrzebna dosłownie tylko i wyłącznie po tego, po jej magasuchi skilla. Aniżeli po cokolwiek więcej. Wywalę Retaliate'a. No i dobra, teraz jaka jest szansa, że to co mam obecnie wystarczy mi do pobicia Shivy? Jeżeli mam być szczery, spodziewam się, że odpowiedź brzmi absolutnie kurwa zerowa. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dla tych, którzy nie pamiętają, łamane na nie wiedzą, Shiva jest zaznaczony tym ładnym wykrzykniczkiem tutaj. Wydaje mi się, że mógłbym, podkreślam, mógłbym, tak dla własnego zdrowia mentalnego, dla niczego innego, mógłbym chcieć spróbować w tej chwili tego. Mógłbym chcieć spróbować najpierw magacuchi wyfarmić. Ale to by wymagało ode mnie zbyt dużej ilości IQ. IQ nie jest moją specjalnością ostatnimi czasy. Wiecie co za to chcę zrobić? Jeszcze bardzo pożałuję. Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? How is this? Teraz się przekonamy, jak bardzo źle to się skończy. Powiem szczerze, ja jako tako przy poprzednim przejściu nie pobiłem Shivy. Więc nawet nie jest tak, że mam z tym jakieś doświadczenie wielkie. Byłem raz w tej walce, ale powiedzieć, że szło mi dobrze, byłoby bardzo, ale to bardzo dużym nadużyciem. Zwłaszcza, że nie chciało mi się grindować do poziomu, na którym ta walka jest, powiedzmy, adekwatna i nieserowa. W każdym razie, no, mamy sobie ten ładny teleport. Jasne, wchodzimy. Tym razem nas puszcza. Cześć, Shiva. Tak, to jabłko na Waskiego. Jeszcze nie, tym się zajmiemy później. Świat zostanie zniszczony razem z resztą wszechświata. Czy mogę w tej kwestii mieć coś do powiedzenia? W sumie bardzo mi się podoba, że ogólnie jest mowa o tym, że kto wstąpi na tron, ten będzie najwyższy bogiem, w ogóle Shiva ma takie wyjebane i tak niszczy świat. Planuje zniszczyć świat za pomocą swojej sekretnej techniki Rudry Astra. Owszem, czyli musimy go powstrzymać. Young man. Tak! You dare challenge me, fool? Innej słowy, wystarczy, że się pobije, żebyś nie miał tego magacuchi. Shiva ma swój własny motyw muzyczny, tak by the way. A ja mam twój magacuchi. Myślałem, że mam go dużo mniej. Ale będą piękne pudła. Jakby się ktoś spytał, Shiva ma 96 poziom. Będzie fajnie. This'll do.
Z rzeczy, które ma absolutnie absurdalne, to to, że mam dwie moje słabości X Del Mao, topkę król. Nie no, jedną. Akashi Kars to praktycznie Beyblade, tylko na poziomie Seville, Hades Blast, Megidolon. To jest najpiękniejszy mem ze wszystkich, bo sprawia, że obrona wpada na minimum na 3 tury. Czyli efektywnie w najlepszym wypadku dla niego to są 4 te. 4 rakundy na raz. Fajnie jest. Sam fakt, że ma 96 poziom zapewne dużo wam mówi odnośnie tego, jak fajna będzie ta walka. Ma też 110 siły i 140 magii, więc nie spodziewajcie się, że przeżyjemy jakikolwiek atak sensowny. Bofobarion! Potęga! Widzicie, ile mu zadaliśmy? Dosłownie, kurwa, nic! Ha, ha, ha! Ale będzie fajnie. Już to czuję. O mój święty Boże, te obrażenia. Jak ja to robię? Let's fucking go! Zobaczmy. A on otwiera tą dawą. To się nie może skończyć dobrze. Mało? Nawet nie mogę uciec. God damn it. Ja nie wydaje mi się, że w momencie, kiedy obezwaliśmy ten Dawo, to ta walka już to niedobrze może być zrobiona w taki sposób. Mało? Mało? Chciałem właśnie powiedzieć, że on nie jest na tyle głupi, żeby nie używać Almighty. A nie, on zawsze otwiera tam dawo. Czyżbyś właśnie zasugerował, że... Elmao. Że w takim razie muszę... mieć wypełnione magasoki na pierwszą turę? God fucking damn it. No dobra, niech będzie. Tak też można. Nie zapisywa... Mam złe przeczucie. Mam bardzo złe przeczucie. Okej, zepsułem po walce z konsula. Nie jest aż tak źle ze mną. Z jakiegoś powodu wydawało mi się, że tego nie zrobiłem. Miałem takie... Wait a minute. Hold up. Hold up. Anyway. Takie same polwalki to zawsze beatdown dawa po skolu Ally. To nie brzmi zachęcająco. To nie brzmi ani trochę, kurwa, zachęcająco. Fakt, że zadaje mu śmieszne obrażenia, też nie pomaga. A, i teraz mam pełne magasoki. Oh yeah. Chyba jeszcze ta łajka przeżyła na jakieś 5 HP. Dobra, to teraz mam pełne magasoki, więc mogę iść tak jak jestem. No właśnie teraz miałem pełny magazynki, a wtedy nie. To mnie zastanawia. Czy to, że wchodzę do walki, powiedzmy questowo, nie liczy się jako rozpoczęcie walki i przez to nie wypełniłem magazynki? Bo to jedyne, co mi przychodzi do głowy. Dobra, teraz zobaczmy, czy memowa strategia z AKS Poison zadziała, pomimo tego, że jestem 13 poziomów za nisko. Czy mogę skipnąć? Nie, nie mogę. Wyśmienicie. Chciałbym, żeby dało się skipować kacenki przed trudnymi walkami. Wiem, że fast forward i w ogóle, ale...
Dobra, to jeszcze raz. Siema. Galnie strategia za Cursed Poison polega właśnie na tym, że używamy Cursed Poison, żeby sealować Shivę i nie dawać mu używać umiejętności. I to dosłownie tego się sprowadza. I to będzie nasz główny plan na całą walkę tak naprawdę. A przynajmniej na jej zdecydowaną większość. To, że wciąż mu zadajemy śmieszne obrażenia, na pewno nie pomaga. Ale jakoś trzeba sobie radzić, ok? Nie zmieniaj, bo już mamy to, co chcemy. Młodaku mu na pewno mu dużo zada. A nie, 537 obrażeń. Widzicie te szalone obrażenia, które zadajemy? Nie, ja też nie jestem z tego powodu zadowolony. Tandawa jest silowana, wedle z roczników. Na tyle, na ile się orientuję, to ani Kali, ani Ganesh nie opłaca się zabijać tak naprawdę. Nawet jeżeli mają 92 poziom. Zobaczymy, na ile to wyjdzie w taniu. Że tak naprawdę naszym głównym celem powinno być zabicie samego Shivy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Z góry mówię, jeżeli okaże się, że będzie mi kompletnie, tak bardzo kompletnie, absolutnie, stuprocentowo nie szło, to nie będę się wahał przed wczytaniem zapisu i pójściem po prostu dalej z fabułą. Bo nie chcę na pewno tej się jeść tylko po to, żeby liczyć na to, że akurat może LNG mi dobrze zadziała. Mazio Barion, Crystal Wave. A ja nie jestem po zmianie. O mój Boże, nie zmieniłem Magatamy. Znaczy w tej. Nie Magatamy, tylko esencji. Fuck me sideways. Będzie fajnie, to na pewno. Nie wiem, czy nie trzeba było, by mu przedłużyć te rundy. Będzie mniejsze na to czas. Źle, prawda? Oh boy. On mnie zabija przez 4 różnice poziomów ataku. Nie czuję tej walki. Więc coś czuję, że chyba jednak będziemy bardzo intensywnie ignorowali kolegę Shivę. Zwłaszcza z tego, co widziałem jego ten... jego... au. Jego Magi Delonzo daje za dużo, żeby śmieszkować solowanie tej walki, to po pierwsze, a po drugie on ma demona, którego leczy do pełna. Dobra, teraz pytanie, czy chcę robić od tego save'a, czy od tego save'a? To jest bardzo trudne, egzystencjalne pytanie. Bo tutaj niby mam zrobiony quest, tak? I to mi jakoś tam, powiedzmy, kompletność daje. A z drugiej strony jest sposób, żeby praktycznie nie używał Magdalonu. Ale to wciąż nie zmienia faktu, że nie będę w stanie wysolować Ananty.
która będzie używała Diarahanu, czy tam Mediarahanu. Więc to nie wchodzi w rachubę. No, w każdym razie, no jest sobie taki Shiva na 96 i on blokuje graczowi dostęp do tego, do trendingu. Niech ktoś mi doradzi, że powinienem lecieć od tego zapisu, czy od tego. Bo mam wrażenie, że na tym może być trochę za łatwo, ale to może mi się tylko wydaje w tym momencie. Czemu dostałem? Halo? Pani Genshini, ja nie potrzebuję. Pani Genshini, ja naprawdę nie potrzebuję więcej gaczy. Wezmę tutaj, wiecie? Ten na niższym poziomie. Właśnie też mam taką ochotę powiedzieć po raz, że walki mogą stanowić wyzwanie jako tako. A dwa, że dzięki temu będę miał gospodę, której będę mógł użyć później, jeżeli coś mi odbije i stwierdzę, że będę chciał ograniczyć sobie grindowanie później. A z tego co kojarzę, to może być taka potrzeba. Najwyżej sobie gdzieś tam poza streamem zrobię jeszcze raz tą walkę z konsula. To nie jest tak, że ona była jakaś strasznie, kompletnie nie do zrobienia, tak? A jeżeli nie robimy trendingu, to możemy ją zrobić kiedykolwiek, tak naprawdę. Mówię, jeżeli ktoś chce zrobić trending, to wydaje mi się, że najrozsądniejszą opcją jest zrobienie go na NG+, bo wtedy jednocześnie zostaje nam choć trochę wyzwania, które sam ten ending stanowi. I no nie musimy jako tako... Chyba, to jest śmieszna opcjonalna walka. Jak tak patrzę. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Słuchajcie, mi ta ma padnie. To najważniejsze. Careful. El Mao. Jestem na plus 2 obrony i ciężko obrywałem za pół HP. To mnie chyba najbardziej w tym wszystkim niepokoi. Czy wy miałyście zistę na Fizz? Nie. Czas z tego skorzystać. Pasidło. Przydałbym się jakieś obszarówki. Najlepiej takie, których one nie zistują. Ale to już zgaduję, że trochę za wysokie wymagania stawiam. Przydałaby się też moją protagonicie jakaś fajna obszarówka. Tak jest. Wow, ona to przeżyła. Tak głupia japońska hydra. Au. Cześć Lakshmi. No i za takie walki dostaję przynajmniej dużo ekspa. Bla bla bla, light block, whatever. Dzięki Amano Zako, przydałaś się. Jak zawsze zresztą. I głupie mała kurwo. Uwaga, czy to nie jest tak, że moje demony inne potrzebują tego? Poziomów? A ty nie. Ty whatever. Fizz block. Arahabaki mógłby chcieć poziomy. To na pewno. Kamal chyba miał coś fajnego. Hamabarion. Zabijemy to tak, I guess. Póki nie bije się z bossem, to tak naprawdę nie powinno stanowić wielkiej różnicy, kogo mam w party. Jak będę bił się z bossami, to będzie nieco gorzej.
I nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że walka z bossem to już niedługo mnie czeka. Czemu są tu dwa questy? Czy ja coś jem o dwa questy? It seems you're the demon Amanazako is so fond of, yes? In that case, I have a request. There is a large radio tower in Shiba known as Tokyo Tower. There you will find my companion. Okay. I ask that you speak with him and help us to achieve our ultimate goal. Jasne. Ah, splendid. As I have said, you will find my companion at Tokyo Tower in Shiba. I humbly request that you meet with him and lend your assistance. Amanazako tymczasem tak patrzy i takie... No bo jako, że jest tu jeszcze jeden demon? No nie mieszkam sobie przy okazji podejść zagadać. Siema. Jestem Melchizedek, czekałem na ciebie. Masz tam pewne. Mam ci pomysł uwolnić się z Serafina Michała. Został zapieczętowany przez Armagedonu i ledwo go słychać. A wiesz, się nie nadaje, dlatego chcę wyzwolić się Lorda Michała. Jasne, co mi szkodzi. Dostajemy anielski pierścień. Musimy pokonać najwyraźniej Uriela, Rafaela i Gabriel. Albo raczej zebrać ich magazynki. Okej. Okay. Jeżeli zostaną skrzeszeni, to będą służyć balowi. A inne osoby będą mnie atakować. Znaczy i będę musiał z nimi walczyć doskonale. Dobra, kolejnych questów tutaj chyba już nie ma, jeżeli dobrze myślę. Balowi, jedynemu słusznemu bogowi. No dobra. To teraz pytanie, gdzie co mogę znaleźć? Na pewno jedno to jest... Tokyo Tower. Avatar Bala. Najgorzej. Bycie zamieniane w muchy. Dobra, jako że jak już mówiłem, wolę jednak mieć rozsądne partie na walki z bossami. Najgorsze jest to, że tak mówię z jednej strony, a potem zaczynam się zastanawiać. Czym jest u mnie rozsądne party w tym momencie? Bo ja nie mam rozsądnego party. Mogę pośmieszkować i zrobić coś takiego, ale... Czy to jest optymalne? Daleki od tego. Jezu, jeszcze jestem tak biedny. Taka biedota zalatuje. No to i kurama tego, do którego mieliśmy się udać. I received word from my companion. You must be the demon Amanazako is so fond of. I ask that you bring Amanazako here. Słyszysz? I imagine you wish to know the reason. Very well. It is only fair that I tell you, seeing as you've decided to help. As you can see, this world is coming to an end. And in order for us Tengu to band together once more, we require a leader. A great Tengu. For that purpose, we enacted a ritual to transfer a soul into the remains of a proto-fiend, hoping to create a great Tengu as a result. Aha. That is how Amanazako came to be. Czy Amanazako jest jakimś potomkiem proto-fienda? However, upon her awakening, she immediately became rampant and fled. Będziemy budować Tengumena, o nie. Tak długo jak etap nie będzie tak zjebany jak Tengumena, to może nie będzie źle. We've been doing all we can to get her back. And it was then that we found you. Najbardziej podoba mi się ta część, kiedy Amanazako po prostu sobie za nami lata i tego słucha. Quite fortuitous, really. For it seems you have already brought Amanazako with you.
All that remains is for you to hand her over. Ale bym to chętnie zrobił. Why the hesitation? Hand her over now. Z drugiej strony on brzmi za bardzo jak ktoś, kto bardzo nalega. Are you saying you're gonna save me? Wow, I'm touched! Like, seriously! Już żałuję, że to wybrałem. So, you refuse to part with her? Then I suppose we'll just have to take her by force! I suspected this might happen. As such, I appealed to Ishizuchi's on Hokibo to summon one who would fight on our behalf. Come forth, Sao Gongen! O, sam nie potrafię walczyć, to muszę kogoś przywoływać. O! Dobra, co my tu mamy? Sao Gongen na naszym poziomie, Kula ma tego na 69. Nice. A, dobra, zobaczmy, z czym niesie tego trudniejszego przeciwników. Podatny na Zio, dobrze, mam Lilith, Adji... Monka S! Ja tylko przypominam, że ja wciąż jestem podatny na ogień. Bardziej nie ważne, niż to się źle skończy. Oh well. Przynajmniej mogę go trochę pobić. No z ciekawości. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Znacie to uczucie? To jest dosłownie I expected nothing and I'm still let down. Ale zaraz powiecie Adjibarion. Czujecie to? Gro, czy ty tak na poważnie? Ja to staram się ciebie chwalić, a ty robisz mi takie rzeczy? Ale mało. Dobra, to może chociaż tak to wyjdzie. Ale otruć się nie da. Ale mu taką będzie na kurwie. Nie pamiętam za Ogonken. Całkiem szybko i przyjemnie schodzi. Podoba mi się, że Baski ma plus 7 na poison. I wciąż idzie tak zgrabnie. O! Jak zapadki przegwarantowany kryt. Au. Na szczęście pierwsze kolejności jest mniej, więc dzięki Baski. Przydałeś się chociaż do czegoś. No, tak powiem, jeden many. Nie wiem, czy jest bardziej frustrujące uczucie niż kiedy dosłownie brakuje jeden many. Tak, babufu niestety nie jest tutaj optymalną opcją, jak jest. Dobra. Kto jest następny w kolejce? Lakshmi chyba. Ziobario! Chodź ci, żeby próbować z tym Poison Cloudem. Oh well. Nie ukrywam. Jest to walka, która idzie znacznie przyjemniej niż ta z Shivo albo z Konsura. Jeszcze raz, co tu miałeś, czego mogę się bać? Oj. Nie podoba mi się to, co widzę, że się tak delikatnie wyrażę. A jednocześnie nie wydaje mi się, żebym był w stanie w tą turę jako tako ich zabić. Co mnie tym bardziej nie wchodzi. Albo przynajmniej zabić się za Ogongena. Raczej nie wchodzi w rachubę.
spróbujmy tak zrobić, nie stracę. Okej, okay. To wyszło dużo lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Nie myślałem, że użyję Ragnaroka, szczerze mówiąc. A wiecie co? Let's fucking go. Delicje. Żeby nie rzec wręcz pyszności. Jebiesz mnie teraz go. Ta gra mnie literalnie teraz jebie z tymi pudłami. No. Flyer. Whatever. Whatever. Hitbloka się jeszcze nie uczy. You did it! Oh, you really did it! You're amazing! Seriously, so amazing! Dziękuję. How can this be? Even Zhao Gongan's might was not enough to defeat you. Zhao kto? Literalnie kto? To jest jeden z trzech bossowych motywów. Wydaje mi się, że to nie jest taki questowy, ale głowy nie dam. Nigdy nie pamiętam, który motyw bossa jest, który, szczerze mówiąc. Jej, zostawiłem Monzaku w spokoju. Dostajemy tutaj Ivan Fury. Dostajemy Destruction Suite. Dużo ekspa. Ten Teraful ma. Akurat Gate Lifting może być. Sama Barion się przyda. Obokowaliśmy całą Gongena do fuzji. What a relief! It's so nice knowing there aren't any more of those weirdos chasing me around. I knew that sticking with you was the right call. I mean, seriously, wasn't it? Like, totally. Bet you had no idea I was using you as a bodyguard, huh? Oh, are you mad at me? Talk. Are you? Well, anyway, it turns out that my other half, I mean, the soulmate that I've been searching for, was you. Aww. The demon part of you is the protofiend Algami, right? Tak się zgadzało. I was created using a protofiend as a base. It's why I feel so comfortable around you. My soulmate's been with me this whole time. Okay, I think this whole guy bodyguard thing has run its course, don't you? After all, we're meant to be, you and me, right? Totally! Nope, nie zgadzam się. Now, it's my turn to help you. I'm gonna join you as one of your demons. Oh, and don't expect me to say nice to meet you or any of that sappy stuff. Got it? Mm-hmm. Wait, what? There's no room for me. Owszem. I'll be waiting right here, so you better make a spot for me, okay? Czy muszę? No wypadałoby. Kogoś się po prostu zaraz bardzo brutalnie wyrzuci. Tak, nie będę wskazywał palcami, kogo można wyrzucić. Ale pan Bielizy może iść w diabli. Chodź tu. A Mazarka dołączyła do naszej drużyny i możemy ją teraz też fuzjować. Zostaliśmy wcześniej Jesersa, więc mniej więcej powinniśmy kojarzyć, co jest na rzeczy. Ma świetne zisty. Do tego Heavenly Counter. Nie jest to coś specjalnie dobrego. Mazia Barion, Energy Day, Mazia Rahan. Zan Barion, Almighty Pleroma. Thunder Rain. Nie powiem, że był to jakiś wybitny moveset. Tak szczerze mówiąc.
Resisty ma świetne. Moveset taki sobie, moim zdaniem. Almighty Pleda ma w połączeniu z Energy Drainem to trochę mem. Ma dwa elektryczne skille i nie ma żadnej Pledomy do tego. Cóż, ktoś ewidentnie miał priorytety tworząc ją. No dobra, to teraz pytanie, gdzie będzie trójka skurwysynów. Asakusa. Mamy Sunderę w teamie. Oh no. Kiedyś bardzo lubiłem Sunderę. Nie ten przyciskiego. Nie jestem przyzwyczajony, bo przysiadłem się w końcu na pro-kontroler. Pro-kontroler, który teraz mi jako tako działa. Tylko on ma jeszcze trochę inaczej przyciski odłożone niż same Joy-Cony połączone. I trochę do tego mi się ciężko przestawić. Dobra, Asakusa. Gdzie jest Asakusa? Tu jest to. Czy ja jestem ślepy? Tu jest Asakusa. A, tutaj na środku, okej. Nie no, ja ten problem mam już od chuj wie jak długo generalnie. Tylko bardzo długo z niego nie korzystałem. W dodatku nie, cały czas mam wrażenie, że on ma coś z A, nie tak. Ale mam też wrażenie, że powoli się to schodzi, powiedzmy, więc nie jest źle. Nie jestem pewien, czy odważyłbym się go używać do bijatyk na przykład, które by wykorzystywały to A, ale tak to... Dobra, zobaczmy, z czym się je kolegów aniołów. Albo raczej Serafimów. Tak, ja nic nie widzę. Jestem ślepy ewidentnie, ale nic nie widzę. Jak umieścimy tam pieśń, to będziemy lecieć do walki. Odłożyliśmy anielski pieśń. Wszystko zaczyna się cząść. Przylatują nasi najwspanialsi przyjaciele. Uriel, Rafael i Gabriel. Z bardzo dobrym motywem. Te małe poziomy. 74. Zazwyczaj to jakoś działało tak, że Uriel był od ognia, Gabriel był od lotu, a Rafael był od wiatru? Najgorsze jest to, że moje pierwsze skojarzenie z Gabriel, teraz jak o tym myślę, to było po prostu ten z anime, a nie z Utakila. Czy ja chcę ich skopować? Pewnie powinienem, ale to wymagałoby dla mnie dużo IQ. Nie mam IQ. A to jest żywy dowód na to, że nie mam IQ. O mój Boże, jestem bogiem tej gry. Teraz patrzcie na idiotę. A, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Najgorsze jest to, że zazwyczaj ktoś z tej trójki miał jakieś spele leczące. Więc absolutnie nie zdziwię się, jeżeli to wciąż jest rzeczą. Powiem więcej, nie zdziwię się, jeżeli to będzie akurat Gabriel. Mam ogólnie na szansę tej... Okej, okay, trzymam za słowo samuraju. 0 na 2, albo raczej 0 na 6. Na demonie, który ma plus... Oh boy. Oh boy.
Ty kurwo jebana masz Dierahan. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Watch me. Nie, wiecie co? Na wszelki wypadek. Poda te nogi i już wracam. Nie ma Diadachan. Ty kuka kurwo. Ale pięknie podłuje, holy fuck. Na wszystko niby. Czy istnieje świat? Raczej nie. Chociaż. Chyba zadachnie. A on teraz tak pięknie Dierahanu użyje i będę bardzo chyba słony. Patrzcie i podziwiajcie. O! Gra mnie pozytywnie zaskoczyła. Kurwa, nie aż my pacy. Niedobrze. A więc słuchaj, jeżeli nie chcesz żyć, to mi jest to jak najbardziej na rękę, okej? Okay? No dobra. Ależ to pięknie nie wchodzi, holy fuck. Dobra, tak, do bezpieczeństwa. Dobra, teraz się. O mój Boże. To się źle skończy i wszyscy doskonale o tym wiemy. Mam bardzo, ale to bardzo głupie pytanie w tej chwili. Chyba nikt tu mnie nie ma lightblocka. Tak, mogę być aż tak zdesperowany. Nazywajcie to desperacją, jeżeli chcecie, ale naprawdę. In Before White Draco Strike. Tak też może być. Słuchaj, też może być. Sporo zdaje, nie powiem.
On raczej będzie na bułku podatny, jeżeli miałbym zgadywać, na co może być. A bułku jednocześnie chyba za bardzo nie ma w tej chwili, poza paskim. To teraz patrzcie i podziwiajcie. Okaże się, że ten głupi Skullsgirl też ma Hamaon i umrę. Essa. Nawet nie było blisko. A ja dostaliśmy esencję całej trójki. To bardzo miłe. Możemy wreszcie uwolnić Lorda Michała. Tainman Heroldów. Trochę expa. Chcemy, żeby kolejny poziom wpadł. Mój własny Melchizedek też dostał poziom. Null Fire zamiast... No i zamiast Power Puncha chyba będzie nawet lepiej. Uriel, Rafael, Gabriel. Heraldy mają śmiesznego skilla. Czysto teoretycznie mogę to sprawdzić. Amanozako, Uriel... Czy każdy kolejny herald się robi z poprzedniego? Na to wygląda. Shield of... Shield of God generalnie zmniejszał jakieś 90% obrażenia przyjmowane z tego spaintem. Narukami to jest Ziodań, który pisuje. Figment Slash. Mój ulubiony typ ataku. Na zasadzie modlisz się, że trafisz, a jak trafisz, to jest zajebiście. Za poziom będzie Odin teoretycznie. Odin teoretycznie jest fajny demona i będę poważnie rozważał wzięcie go. Trzeba potrzeba właśnie na ciebie. Dominion i Uriel. Na ciebie Tron i Rafael. A tutaj to już bale, nie bale. Na 72 jest Zaogongen, teoretycznie. Tylko nie wiem, czy mi zależy na Zaogongenie. Jest Kali. Tak, mówisz, że losowi przeciwnicy to mają, ej? Skurwysynictwo jest głupie. To jest tak zwane, jest fajnie, dopóki przeciwnik nikt tym nie trafi. A jak trafi, to jest kurwa jego maczno. To jest dosłownie ten typ sytuacji. Nie chciałem to zachodzić, ale jak już zaszedłem, to wezmę, sprzedam rzeczy. Nie kupię, tylko sprzedam. Nie za jakoś dużo, ale zawsze coś. Generalnie nie wydałem aż tak dużo, powiedzmy, przedmiotów czy czegoś, żeby czuć potrzeby obkupowania się. No dobra. Czyli co? Pomijając konsul, którego planuję zignorować na najbliższe stulecia, możemy lecieć dalej. Taito Umabayashi. Tak jeszcze odnośnie tego Toxic Clouda w tamtej walce. SMT to jest klasyczny przykład serii, w której z jednej strony można powiedzieć, że statusy są dobre, a z drugiej strony absolutnie nie znosi się ich używa, bo większość bossów ma jakiś
10% szans na to, że wejdą. Więc nawet jeżeli, powiedzmy, statut rzeczywiście wejdzie, to gracz się czuje chujowo, bo przez większość czasu chuje to robi. Oczywiście są wyjątki typu Accursed Poison, który prawie że gwarantuje nałożenie jakiegoś statusu, co widzieliśmy na przykład na Shivie, na którego mogliśmy nałożyć Seala. This is the Temple of Eternity. No ale to jest maga słodki, tak? The three keys, the path to the Imperium will open. The Pillar Imperial, as it is called, spans the gap between heaven and earth, connecting them. Do be careful, however. I detect many a demon within these grounds. Nic dziwnego. Let me in. Ops. Co ja teraz nie pamiętam, czy Alignment Lock jest na końcu świątyni? Czy jest ten... Czy jest... w jej trakcie? Nie, bo teraz... Szczerze tak do końca nie pamiętam. Wydawało mi się, że jest mniej więcej w tym momencie, w którym teraz jestem. I dlatego też mówiłem o tym grindowaniu zresztą, że trochę kijowy jest. Bo jeżeli można grindować w świątyni, to jest znacznie lepiej, głównie przez to, że mamy właśnie chociażby Kali, które są na 76. Mamy bangierowy motyw do walki z nimi zresztą. O kurwa, pełnia. It's no use, dammit. Nie mam zamiaru. Ani kurwa trochę nie mam zamiaru. Wow, jedną uśpiłem. Baski, ty się actually na coś przydajesz. Holy fuck. Jestem zdumiony. A że Kali mają przy okazji miliard HP, to inna sprawa. Ci. Co i to zabawne, że blok ma priorytet nad tym, nad reflektem. Jeżeli jest złożony swój bloka. Dziwne strasznie. O, poison przed. Jezu. To prawie jakby na normalnych przeciwników chodził, czyli tam, kiedy go nie potrzeba. Au. Jebany pies. Powiem tak, dla takich pisów jak ten bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mam tego, że mam Enduring Soul na protagu. Bo nawet jeżeli przypadkiem coś takiego przejdzie i nawet by mnie krytło, to dostaje jeszcze jedną szansę. No nie, i teraz jak tak patrzę, jeżeli powiedzmy świątynia jest miejscem, w którym możemy się bić, to rzeczywiście jest to dużo bardziej znośne do grindowania jako tako. Sporo zdaje. To nie miała faktu, że jeżeli mielibyśmy tutaj dobijać do takiego poziomu, żeby móc normalnie walczyć z Shivą, to wciąż nie wydaje mi się to tak naprawdę jakimś specjalnie osobnym rozwiązaniem. Esencję Kali dostaliśmy. Ej, właśnie, skoro o esencjach mowa. Przecież ja mogę zerknąć, co mają esencje tych ćwoków. Esencja Hammerbarium Figment z Asztarukami. Masembarium Hammerbarium Akadżama on my palca. High Force Pleroma Killing Queen i Ripper Force. Ty masz Ripple Ice, ty nie masz Ripple Fire z kolei, a to chuj. Ice Age, Mahamabarion, Diamantis American. Ogólnie całkiem w porządku te skille. Te losowe są fajne, ale pod warunkiem, że korzystamy z czegoś, co sprawia, że one będą trafiały najwyższą możliwą liczbę razy, bo w przeciwnym wypadku to tak trochę średnio opłacalne jest zazwyczaj, bo trafiamy ze dwa, może trzy razy. I to wydaje mi się, że generalnie wychodzi mniej niż skill poziomu Barion. Generalnie sama Świątynia Wieczności jest trochę poplątana jako tako.
czym można zresztą było się spodziewać, biorąc pod uwagę, że to endgame'owa lokacja w SMT. Ale też nie jest to jakieś straszne miejsce do nawigowania. Ale tak wam powiem, że tą Norn to muszę wypierdolić z tego party, bo... Do czego jak do czego, ale do... Bicia się to Norn jest bardzo średnim demonem. Ona jest spoko na bossów jako buffer, debuffer, tak, ale tak żeby się bić. Ona chyba u mnie nie ma żadnego skilla, który zadaje obrażenia nawet. Oh boy. To nie jest setup, który chciałem zobaczyć. Czasem miałem nadzieję, że Kali może będzie miała tego. Że Kali może będzie miała... podatność na Hamę, ale aż tak dobrze to nie ma. Jak patrzę na te 1200 HP, to coś mi w środku skręca, ale leciutko umieram w środeczku. Jeszcze tak myślę, że tak powtarzać taką walkę za każdym razem. I spać. Jeden z drugim najlepiej. Czy tak się X-Play budzi? Chyba tak, bo Poisona nałożył. Riot. Walki te nie są jakieś specjalnie trudne, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że jednak trochę będą nam zużywały czasu. Przez to, ile przeciwnicy mają HP-ków. Z drugiej strony dają też w miarę rozsądnie dużo doświadczenia, więc nie ma powodu, żeby ich nie walczyć, jeżeli nie stanowią one dla nas jakiegoś specjalnego zagrożenia, a moim zdaniem nie stanowią. Najwyżej zaraz któraś mnie kompletnie najebie i będzie takie, coś mówiłeś? A będę miał takie, nope, absolutnie nic nie mówiłem. Czy to jest skrzynka? Tak. A w skrzynce... Esencja dla Melecha. A tak, bo ja ją zużywałem na ten... Ja ją tutaj... Nie, nie zużywałem. Czy ja ją zużywałem? Wydawało mi się, że ja... Nie wiem. Mógłbym przysiąść, że ją miałem. I że jej nie zużywałem. Dziwne. Może podobało mi się po to, że widziałem staty i skille z fuzji. No, a propos Adamelechów. Tutaj właśnie Adamelechy pojawiają się jako już normalne, powiedzmy, random encountery. Chciałbym umieć trafiać przeciwników. Na szczęście nie zaszkodzi mi to aż tak bardzo. Cieszę się, że magia słuchi mi się w miarę szybko napełnia, bo dzięki temu te walki naprawdę zauważalnie szybciej idą. Okej, to była lekka przesada. I jeżeli dobrze mi się wydaje, to zaraz zobaczymy gimmick tego miejsca. Mianowicie przechodzenie przez niektóre bramy, które będą teraz oznaczone na mapie takimi zegarkami, sprawia, że trafiamy do zastygniętego w czasie wymiaru, gdzie nie dzieje się nic. Nie możemy przechodzić przez zamknięte drzwi, nie możemy walczyć z przeciwnikami, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jest to rodzaj władza melechów. I naszym celem w tej sytuacji będzie po prostu znalezienie jakichś drzwi, które będą zaznaczone, tak jak te tutaj na zielono w tym wypadku, żeby po prostu przez nie przejść i odblokować czas. I to jest mniej więcej cały gimmick Świątyni Wieczności, który będzie nam dany ogarniać.
O, wow, oni mają pieszturę. I nie atakują protagonistę niestety. O, ty chuju. To bolało. Nie, to czemu wszyscy przeciwnicy mają po 1000 HP? To nie fair. Dobra, kryty padł przynajmniej, a tyle dobrze. Na szczęście mam też na tyle dobrze odłożone obszarówki, że mogę ich bić obszarówkami i nie zostać w sytuacji, w której coś jest nulowane. Jezu, kurwa, chyba, że on mi coś zabije teraz. Okej, nie zabił. Czasami odobinę wstawiam z tą walką, mam wrażenie, ale jednocześnie no nie do końca chce się dobijać te 200 HP ręcznie, tak? Dobra, teraz teoretycznie możemy wrócić tutaj po skrzynkę, bo drzwi już będą otwarte. Wezmę się przy okazji wyleczę. Dobra, co nam mapa powie generalnie? Tutaj jedyne co nam pozostało to te grupki Adamelachów, jeżeli byśmy chcieli powalczyć z nimi do expa. Co biorąc pod uwagę, że jesteśmy w endgame, to jednak by się przydało trochę tego expa pchnić. A walki też tutaj nam dają trochę jednak kasy, więc tym bardziej nie będę narzekał. No i dawaj, to normalnie. Nice. A i dobrego motywu też dobrze posłuchać. W sensie zastanawiam, czy na pewno lepiej jest walczyć z Adamelachami, czy zaczekać. Dalej będą przeciwnicy, którzy mają wyższy poziom i przez to dają zauważalni, więc ja jestem, więc może rzeczywiście nie będę specjalnie chodził, żeby walczyć ze wszystkim, co się da. O tak powiem. Jeżeli coś będzie u mnie na drodze stało, no to jasne, zawalczę, ale jeżeli po coś bym musiał biec takich tam specjalnie, żeby walczyć z 5, 6, to chyba mija się to odrobinę z celem. I tak więc słynne ostatnie słowa. A propos. W chuja tam Melechów. Ten setup ma tyle HP. Ogólnie przeciwnicy mają tak dużo HP. Chciałbym, żeby moje demony tle miały. Ale niestety aż tak dobrze to nie ma. O, debilitate. To jest mi jak najbardziej na rękę. A weź wywalczyć chompa. Debilitate i Bumbus to bardzo ładne połączenie i chciałbym je mieć, nie? Może właśnie? Dobra. Coś mnie goni. To raz, a dwa, że tutaj widzę, że jest w sumie 5 skrzynek do zgadnięcia. Mam nadzieję, że nie spadłem w zły sposób, bo będzie im przykro. Ja będę w stanie ponegocjować teraz w skali. Nie jestem pewien, czy chcę negocjować w takim setupie. Zwłaszcza jak moja health zrasta. Muszę zajść przynajmniej część tego, co tutaj jest. Dużo byłem na buffu bawią, ale niestety nie bardzo się da. Ali mają wyjebane, bez żadnej niespodzianki. To był ładny typ. To nie był ładny typ. No teraz obydwoje poszli spać. Nice. Ali robi spanko, Yamatana raczej robi spanko. Najemniej.
On to przeżyje, prawda? 5 HP, Jezu Chryste. Aż mi się smutno zrobiło. Moje basso bardzo urocze. Ciężko je utrzymać. Teraz nic takiego niewygodnego. Czasem mylą mnie z dziewczyną. Ile chcesz? Za dużo. No ale niech będzie. Speed Danger nie mam. 4 lifestone'y? Zawsze. Ale to było prawie że łatwiejsze, a potem sobie przypomniałem, że jestem debilem. Don't mind me. Proszę nie przejmować się moim brakiem intelektu. Capture taken, to nie jest to, co chciałem zrobić. Muszę pozbywać się demonów. Seal Gem, Sleep Gem, czyli pewnie same gemy, co? Ile to uzbrał? Blisko wystarczająco. A tutaj strzęki są niestety na górze. Więc trzeba trochę dookoła je obejść pewnie. Tędy się da, powinno się dać. Nice. Grimoire i coś czego... Sense Kali. A propos Kali. Kali słonko. Już mam dla ciebie miejsce. Z drugiej strony. Od razu lepiej. Za rozmowy powinien być jak. Jeden z cudów, który się dostaje, sprawia, że po negocjacjach demon dostaje poziom. To był właśnie ten efekt, który widzieliśmy. U dwie kali i dwa całony. Nie weszło, niestety. Tutaj za to jak najbardziej. Na damalek nie zadaje jakoś specjalnie dużo, nie będę kłamał. Może byłoby lepiej, gdybym trafił na demony, które są podatne na ogień. Bo on fizycznie nie powiem, żeby się jakoś świetnie wpisywał. A przynajmniej za taką walkę, jak tutaj dostajemy w miarę sporo expa. Dobra, zobaczmy co jest jeszcze w tych odnogach. Tutaj tylko jakieś kryształy, które nic nie znaczą. Tam na dole widziałem odzaje, bo pewnie Adam Alechów znają życie. Aż zobaczę, tak ciekawości. Jop. Cały kurwa szereg. No i Nebidas. O, mam piszturę. Au. Sporo. Nie powiem, sporo mi zadali. Powinien być w stanie to wygrać, zanim zrobił mi coś niedobrego, ale to... To jest bardziej na zasadzie powinienem, a nie na pewno mi się uda. Zaraz się okaże zresztą. Teraz ja po same shot. Ujeżdżę na radę. Essa. No teraz tak, tutaj nie wygląda, żeby coś było, przynajmniej skrzynek nie pokazuje nic takiego. A w tę stronę... Zaraz się okaże, z jakiegoś powodu kompletnie skipnąłem... To wygląda, jakbym trochę skipnął to, co jest tam na górze. A tutaj jest miejsce, które powinien dalej przejść. I odrobinę mnie to niepokoi. Nie, ten pillar. Najwyżej się wrócimy jeszcze tam. To nie jest tak, że nie mogę. Nie to, ale tych HDMLechów tutaj jest od zajebania. Jeszcze ciut. A
A moją biednemu już się mana pewnie się kończy. Aczkolwiek Adamelek chce przejść zaraz na ławę, pójdzie przez to, ile many ma. Kto tam jeszcze może potrzebować skilli? Imperius Animus, możesz wejść sobie. Twarde, jesteś o jakieś 15 poziomów za nisko, ale nie jest to coś, czego się nie da naprawić. Esencja Blaskiego, nice. Jezu, ten pasek ma gasów i on tak okropnie wygląda. Aha, mało niestety nie ma bitle, ile bym chciał. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby zamienić Waskiego z Lili, bo miałbym półtury więcej dzięki temu. Przynajmniej na takie walki z Adamelechem. Cześć, Lili. Au. To se pożył Marcin Zadek? Au. Poli, tak? Nie powiem, to trochę zabolało. Party. Bo waski mi umarł, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ty miałeś coś, czego się jeszcze uczysz? Tak, zdecydowanie miałeś coś, czego się jeszcze uczysz. Zwłaszcza, że to jest jeszcze sprzed levelowania. A to było bardzo... Naprawdę nie brzmi źle. Daj tam nie Meteoramę. Można lecieć dalej. Tutaj mamy drzwi, które ewidentnie nie zatrzymują czasu. Czy jakiekolwiek drzwi tutaj zatrzymują czas? Nie wiem, ale najwyraźniej udało mi się to bardzo intensywnie skipnąć. Oh well. Nie będę narzekał. Tutaj mamy save point. Na pewno będę chciał się jeszcze cofnąć tam na dół, zobaczyć co jest w skrzynkach, które pominąłem. Leyline Crossing. Pierwsze piętro korytarz. Mówię, chcę tam w lewo odbić, zobaczyć co tam zostawiłem. To się szło tutaj prosto i w lewo, dobra. Na pewno tu jest jedna skrzynka do ogarnięcia. Nie zgadnę, też trzeba obejść ją dookoła, co? Nie trzeba, o dziwo. Bedchain, kurwa, mam pełno. Znaczy, bedchain, będzie mieli pełno, co się nie spodziewałem, przyznam, bez bicia. Tak akurat wygląda jak walka, którą mogę zrobić bez używania magazynu higieną turę, więc tak spróbuję zrobić przynajmniej. No takie odłożenie daje mi o te pół tury więcej przez to, że demony, które nie mają osobowości ani krytów gwarantowanych atakują połówkami tak naprawdę.
Więc jest trochę rozsądniejszy rozkład, niż był wcześniej. Dobra, czy coś jeszcze tu jest? Potencjalnie tutaj coś może być. Eskali. Ale poza tym to nie bardzo. Ulala. To jest tak idealna walka, żeby użyć Big Banga. Po czym dobić Kali za pomocą Murakumo. Okej, nie dobić, ale blisko. Kurwa, krytyk za 30. Szaleje. Dużo ekspa. Ma buffo barion, zamaka Jamon. Brzmi rozsądnie. Tutaj apparently nic nie ma, tylko można sobie podejść. Dziwny rok. To jeszcze czy tutaj coś jest? Nie wygląda, czyli chyba będziemy mieli już wszystko zwiedzane w takim razie. Albo lećmy na górę w takim razie. Leyline Crossing, żeby szybciej było. Jeżeli dobrze pamiętam, na drugim piętrze już są demony na zauważalnie wyższych poziomach, więc możliwe, że będzie nieco ciekawiej. Teraz się okaże, czy dobrze pamiętam, czy źle pamiętam. Na pewno widzę Kali póki co, więc to by się nie zgadzało z tym, co mówiłem. Powiem więcej, widzę 3 Kali. To niepokojące. To jest zdecydowanie za dużo Kali jak na moje standardy. Naiwnie mogę się łudzić, że to oznacza, że dadzą mi dużo ekspa. Ale mówię, to jest bardzo naiwne łudzenie się. Aniżeli cokolwiek innego. Zwłaszcza jak na to, jakie koszta ponoszę na tej walce. I fakt, że one wszystkie przeżyły. Dobra, resist. Dobrze, że nie trafiła, bo Pigment Slash potrafi naprawdę zabolać. Zasunie. Właśnie poziom bił. A bo Fubarion za... Czy ja chcę właśnie Fubarion za cokolwiek? Toxic Spray jest dla mnie głównie po to, żeby ten, żeby móc nakładać na kundę. Slumber Vortex chyba najbardziej tego wszystkiego. Albo Toxic Cloud, bo nigdy nie wchodzi XD. Impaler z Animus może się przydać generalnie, więc... Choćby jako materia do przekazania, pewnie już cokolwiek innego. Ulala. Walki też na wykonać niebezpiecznie od domina. Zacznę też niebezpiecznie podłować. Okej, ale tak mogę robić akurat. To jest mi jak najbardziej na rękę. To, że nie krytuje, nie jest mi za to na rękę. Oli, tak, ale one są wytrzymałe. A przynajmniej za 77 powinien wpaść. Dobra, jak się tu szło? Najgorszym korytarzem znają życie będzie nie... Ten, tylko... Ten, o. A jak nie najkrótszym, to przynajmniej takim, który coś nam da. Critical Gem i Charge Gem. Nie wiem, to są te gemy, które dają jakieś efekty typu charge albo gwarantowane kryty.
To są te dżemy, z których wcześniej nigdy nie korzystam. I nawet ciężko mi to jakoś upewnić. Po prostu nigdy albo nie znajduję potrzeby, albo czasu, żeby ich użyć. Jedna z dwojga. Ogólnie większość konsumabik te nie są lecznicze, albo nie są trafiania słabości i raczej nie jest przeze mnie używalnych. No wiadomo, czasami jakieś amnity, jeżeli jako tak się tworzy, nie na demonach, które mógłby mnie wyleczyć, tak? Dobra, tutaj musimy spaść... Na dół chyba prosto. Byle nie na sam dół, bo byśmy się cofnęli kawałek. To co? Czasowej łamigłówki część kolejna? Jeszcze nie. Tutaj na razie po prostu są drzwi, które są oznaczone. Co i mapa powie? Żywowy stan tak naprawdę wygląda, jakby coś miało być. Tylko w jedną stronę na razie mniej, w drugą stronę na razie więcej. Pływamy, jakby już tyle. Dzięki Bogu za Zayna. Znaczy za Nula. Kryt czy Big Bang? Kryt czy Big Bang? Wydaje mi się, że Big Bang. Mógł zadać więcej, nie powiem. Kurwa, nie mogę na buffu Bariona za bardzo użyć. Znaczy, inaczej. Móc mogę. Powiem więcej, nawet było to opłacalne. Bo straciłem tak naprawdę połówki to dla niecałej tury. Lifestone, o panie, co ja zrobię z tym Lifestone'em? Po prostu to jest jedyna rzecz, która mi brakowało w życiu, mówię ci. Teraz z tym Lifestone'em czuję się spełnionym człowiekiem. Czy tam na Hobino. Jak zwał, tak zwał. Dobra, Baski nie ma many, więc wszystko jest jak najlepszym porządku. Nie jest, ale będę sobie wmawiał, że jest. Kryt nie wszedł. Czy będę chciał leczyć Waskiego, czy po prostu go zamienić na... Au, to byłoby oczywiście. Oj, tak. A teraz wyobraźcie sobie, że mogłem nie mieć Enduring Soul. W tym momencie bym właśnie umarł przez losowego kryta, z czegoś co pisuje Reflecta. To byłoby tak kurwa głupie, holy fuck. Dobra, nie można mieć już Arahabakiego w drużynie. To jest duży plus. Kto jeszcze potrzebuje skilli, ty potrzebujesz? Muszę też Waskiego wyrzucić. Czy mam kogo zamiast niego wstawić? A, ja chodź tam. Fajnie będzie. No, tu są kolejne zamelechy. Z czego przynajmniej jednego muszę zgarnąć. On mnie trafił, a nie jego. A, bo i ja ich trafiłem. O dziwo. A, tylko teraz nie mam tego. Nie ma... Omaga toki do Big Banga. No nic. Teraz ten też się powinien sprawdzić. Nie tak dobrze co prawda, ale przynajmniej całe party może atakować. Czemu? Jezu! Yeah.
Dajcie się trafić, proszę. Dobra, gdzie teraz? W górę albo w lewo? Najgorsze jest to, że tutaj bardzo często jest tak, że nie do końca widać, gdzie powinniśmy iść, powiedzmy. Ulala! Ulala! Ależ ja to pięknie zabiłem. Holy fuck. Dobra, on jakiego jeszcze nie widzieliśmy, ale jednocześnie on... O mój Boże, on existuje. On jest na zbyt wysokim poziomie, żebyśmy mogli go przygarnąć do naszej drużyny. Ładny kryt. Byłoby takie. Ziobarium nie jest jakiś super efektywny. A Murakumo? Przeżył. Ulala. Widzę, że mamy spanko dzisiaj. Dobra, weź pasni, bo boję się spudłowania. On jest odporny na buffu, ale na Zio nie jest, więc... No to się dobijemy. Dobra, jak to wpada. Nie jakoś specjalnie dużo, ale zawsze coś. Krzynki. Albo będę musiał obejść jakoś dookoła do tych skrzynek, albo... Czy tutaj też będzie? Nie, tu nie będzie. Tylko pytanie, czy mogę to obejść aż tak bardzo dookoła, czy tutaj też coś stanie mi na drodze. No, zobaczymy. A, to już nie jest samo Gyoki niestety. Nie. Nie zgadzam się. Chcesz to mnie, spróbuj mnie pobić. Mało. Co za frajer. Fuck! Zaczyna się znowu ten sam problem. Nie trafianie wszystkiego jak leci. Przez jakiś czas byłem od tego wolny, ale już nie jestem. Tak myślałem, że on będzie podatny na hamę. I biorąc pod uwagę, że jest tylko cieniem samego siebie i w ogóle. Ulala. Thank you, Zabolo. Już więcej nie zaboli. Każe, że ten motyw leciał w zamku Króla Demonów, a teraz jednocześnie leci w świątyni, do której idzie ten, który ma zostać nowym bogiem, tym, wiecie, tym dobrym bogiem. Znaczy wiadomo, dobrym w świecie SMT to jest kwestia bardzo subiektywna i w ogóle, ale... Wiecie, o co chodzi generalnie. Dobra, tutaj się zamrożę, jeżeli przejdę. Tutaj się nie zamrożę, jeżeli przejdę. A za Malachon Giok. A to jest do zabicia. Sądzę, inaczej mi aż tyle nie da, więc dawaj tutaj. Kryt plus Murakumo powinna zrobić dużą robotę. Nice. Bardzo nice. Maziodajn. Może jeszcze zdążę nawet jakiś 78 bić w miarę rozsądnie szybko. Dobra, pytanie, co jest na dole? Maizo. Kaizo Barion? Kurwa, Kaizo SMT. Imagine.
Po prostu wyobraźcie sobie Kaizo SMT. Najgorsze jest to, że doskonale zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy robią podobne wynalazki. Ale moje jedyne, co mógłbym na coś takiego powiedzieć, to będzie bardzo proste pytanie. Dlaczego? Welcome to the. Dobra, pytanie. Co ja mogę sfuzjować ze zwykłych reverse fuzji? Za Gongena na pewno, z Thorera, Habakiego. Tylko jednocześnie nie chcę się pozbywać Thora, żeby mieć materiał na Odyna, bo. W sumie. Przecież ja mogę po prostu tak zrobić. Lmao. Kurwa. Za mało slotów. Spójrzcie, jaki ładny. Zastanawiam się, czy Resist Lista jest na pewno coś, czego potrzebuję. Czy może ten High Listen może bardziej mi się przyda? A chuj, Resist Fist nigdy nie zaszkodzi. Siema, Odin. My name is Odin. Odin. Indeed. Dobra, Critical Aura jest czymś, z czego nigdy nie korzystam. Thunder Rain może wejść zamiast. Tak, Figment Slasha, jebać, Figment Slasha. I hej, Alec Pleroma. Kurwa. Thunder Rain teoretycznie. Kurwa. Czy Thunder Rain jest lepszy od Ziobariona jako single target? Mam wrażenie, że wcześniej, dzisiaj na streamie, mówiłem, że nie jest. Ale nie jestem pewien. A cyferek przed oczami nie mam i to jest najgorsze. Jeżeli dwa hity Thunder Raina zadają mniej niż Ziobarion, to podejrzewałbym, że będzie gorszy, bo tego typu skille rzadko kiedy wchodzą więcej niż dwa razy na bossów. A Omagatoki Dance nie ma zamiaru wykorzystywać dla samego Odyna. Więc idź w chuj Thunder Rainie. No i dobra. To teraz dalej. Czy coś jeszcze mogę sfuzjować na moim poziomie? Srosza jest pewnie z Odyna. Oczywiście, że jest z Odyna. Zaogonga nie jest z Odyna, więc jebał mnie pies. Kurwa. Flamis, chodź tu. Po najtańszej linii oporu. Przy okazji pozbywam się niżej poziomowych demonów, to dwa w jednym. O, Maradzi, o nie! Maradzi na 70 którymś poziomie, oh no! Sansa Patona? Chyba Sansa Patona. Tylko teraz tutaj ile rzeczy mogę mu przekazać sensownie? Są czy Great Life Spring? Powiedziałbym, że Great Life Spring generalnie byłby lepszy. Is this...
chciałbym móc usuwać domyślne skille demonów. Z tego co pamiętam, to może być coś, co jest dostępne w NG+, jako tako. Dekunda zamiast Dekadży. Zaraz sam pejdę. Jebać ataki Kresolu Akuracji. Tyle wam powiem. A, możesz fuzjować bóstwo Bala. Sasha też nie wygląda jak głupi pomysł, tylko muszę po raz kolejny Flamica sfuzjować. Zawsze mnie to denerwuje, że gra nie daje, powiedzmy, graczowi możliwości sfuzjowania tych elementali jakoś w miarę po taniości z kompendium, tylko będzie wrzucać powiedzmy samego Flamisa z kompendium, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. Ja tak naprawdę, robiąc manualnie Flamisa, oszczędzam ładne 70 tysięcy na kolejkę, z tego co widziałem. Co biorąc pod uwagę, że cierpi na lekki niedostatek kasy, jest bardzo dużą wartością. A, dobra, ty jesteś głównie magicznym demonem. Hanabarion, Debilitate, Null Fire, Null Dark, Ajibarion? Ajibarion! Ha, ha, ha. Jest i Sosha. Well met. Energy drain po moim kurwa trupie. Nie jesteś niestety Dysorge, żeby energy drainować. No i mógłbym się jeszcze zastanowić tego za Ogongena, jestem w stanie jakoś w miarę tanie zrobić. Czy opłaca mi się? Nie ma za bardzo Infinity na Winta. Jakbym fuzjował Mato, to chciałbym pewnie Zambarion przenieść. Odyna nie chce fuzjować. Coś takiego może. Z drugiej strony Adamelek fajnie, bo żeby się jeszcze nauczył tej Hayfire pledamy, zanim będzie przekazywał dalej rzeczy. A na resztę mnie nie stać. Więc to chyba będzie na razie tyle, jeżeli chodzi o fuzjowanie. Tak z ciekawości, czym ty jesteś? O, medium ileś ataków w losowe cele, o. Przynajmniej ma dobre resisty, ale wciąż. Dobra, na razie to chyba wsio, co mogę sensowne zrobić. Sensownego zrobić. A, gdzie ja jestem? Tutaj mam zajobu niezwiedzone generalnie przez to, że odbiłem dość szybko. I w dodatku rozwiązałem przypadkiem łamigłówkę. Chcę zobaczyć generalnie, co tutaj było. Mało kto powie, że gdzieś tutaj zaraz będą zajebiste demony do grindowania. Ale mogę się mylić. Esencja Gyokiego. Zobaczmy, dobrze pamiętam czy źle pamiętam. Wyśmienicie. Powitajcie bardzo dobry mem, który jest Chio. Czemu twierdzę, że to bardzo dobry mem? 87 poziom Tyrant. 2000 HP. Mają bo same shota i high fist wplerone. To będzie zabawne. Zadaj mi tyle, co kurwa nic. Ja po same shot w sumie ignoruję. Zróbmy tak może. Z
Zastanawiam się w sumie, czy ja nie umrę od nich. Ale to już zupełnie inna sprawa. A, będę atakować. Nie spodziewałem się, że będę atakować, szczerze mówiąc. Let's fucking go. Let's fucking knees. Ej, trafił. Holy fuck. Zaskoczyłem się niezmiernie. Dobra, to akurat poszło całkiem zgrabnie. Jezu Chryste, ale demony z 2000 HP to naprawdę mem. Wow, zadało idealnie tyle obrażeń, ile miał HP. O, ale jak sobie czujesz, też długo nie pociągnie. Bez chwyta. Znowu bez chwyta. Ne. Au. To zabolało. Jedno dostajemy za to expa. 59 tysięcy. Czy powiem, że było warto? Ech. Ech. Kłóciłbym się, że nie. A tam jest jeszcze kolejny czyjo. Wiecie co, wydaje mi się, że po prostu to będzie dobre miejsce, żeby na dzisiaj sobie skończyć. A resztę świątyni sobie widzimy w przyszłym tygodniu. Nie planuję raczej żadnych grindów w międzyczasie. Chciałbym to tak powiedzmy w miarę naturalnie przechodzić. Jedyne co to rozważę, czy nie skoczę sobie po jakąś rundkę w, potem po Taito, żeby trochę kasy znaleźć. No i też pewnie będę chciał resztę tej świątyni na tym piętrze ogarnąć, ale to mówię w przyszłym tygodniu już jak tako. A w tę sobotę normalnie powinien być Elden Ring, jeżeli nic się nie zmieni, nic nie wypadnie. Także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć!